Mariusz Kozłowski, witam serdecznie i ciepło, tym cieplej, im zimniej za oknami. Dzisiaj w programie rozmowa na temat higieny jamy ustnej. Wybierzemy się także na otwarcie nowego, fascynującego salonu Mercedesa w Koszalinie i na koniec ciągle nowy Peugeot 508 SW w wersji hybrydowej. Zapraszam serdecznie. W Starych Bielicach działa już nowy salon i autoryzowany serwis samochodów marki Mercedes-Benz. To nie była zwykła modernizacja, lecz budowa od podstaw uwzględniająca wysokie standardy marki. Firma Mojsiuk działa już w branży motoryzacyjnej ponad 40 lat. 18 listopada blisko 300 zaproszonych osób przybyło na uroczyste otwarcie salonu Mercedesa. To obecnie najnowocześniejszy taki obiekt w Polsce, zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami producenta spod znaku trójramiennej gwiazdy. Budowa trwała około 2 lat z uwagi na to, że zaskoczyła nas pandemia, tak jak wszystkich. Więc musieliśmy sobie poradzić z galopującą inflacją, z galopującym wzrostem cen, z problemami z dostępnością materiałów. Ale dzięki zaangażowaniu też głównie lokalnych wykonawców udało się tą budowę zakończyć mniej więcej w terminie, w jakim planowaliśmy. Obiekt jest nowoczesny, zastosowaliśmy tutaj nowoczesne systemy ogrzewania, między innymi pompy ciepła, sterowanie i automatykę oświetleniem, zarządzanie energią, więc staraliśmy się, aby obiekt był nowoczesny według najnowszych trendów i standardów. Zgodnie z najnowszą strategią Mercedes-Benz skoncentrowano się na tym, by klienci doświadczali luksusu na każdym etapie zakupu i obsługi swojego auta. We wszystkich salonach Mercedes-Benz na całym świecie obowiązują określone standardy. Te ustalone przez markę odnoszą się do estetyki, definiują wygląd zewnętrzny salonu, jego wystrój, kolorystykę, podział przestrzeni na określone strefy, takie jak strefa klienta, konsultacji czy ekspozycji pojazdów. Nowy salon to zupełnie nowy poziom, jeśli chodzi o prezentację aut, obsługę klienta, usługi serwisowe. Warto się o tym przekonać osobiście, bo jest to salon inny niż wszystkie inne. Ale powróćmy na uroczystość otwarcia. W imprezie towarzyszyła prezentacja najnowszych modeli Mercedesa. Nie zabrakło także znanych i lubianych osób z branży motoryzacyjnej i dziennikarskiej. Imprezę poprowadził Kuba Bielak, a o swoich wrażeniach z jazdy samochodami opowiadali Patryk Mikiciuk i dziennikarka Dagmara Kowalska. Patrząc na tą nowoczesną motoryzację, wybierasz spalinowe silniki czy też elektryczne? Odpowiem tak, jak lubią odpowiadać dziennikarze. To zależy. Jak myślę sobie o nowym SL-u 500C, to kocham cały czas motoryzację taką pełną z krwi, kości. No wiesz, chodzi o to, że petrolheadka zawsze będzie chciała usłyszeć V8 pod maską. Ale kiedy myślę sobie o biciu rekordów różnego rodzaju i o ekologii, to myślę o EQS-ie, który jest absolutnie fantastycznym samochodem pod każdym względem. Nie dość, że uczy nas tego, jak korzystać z inteligentnej rekuperacji, jak odzyskiwać energię. I też uczy nas tego, jak żyć bardziej ekologicznie. To ja jestem w takim rozkroku trochę, wiesz? Ale to jest super fajne, bo motoryzacja jest od tego, żeby uczyć nas nowych rzeczy, ale też, żeby dodawać nam emocji. Jedna i druga cały czas to mi właśnie daje. Jak wsiadam do tego elektryka, właśnie cieszymy się, że ma przyspieszenie, że wciska w fotel, no ale szybka jazda powoduje utratę tego zasięgu momentalnie. A gdzie możesz szybko jeździć, powiedz? W autostradach? No właśnie, 140 na godzinę w Polsce. Ale wiesz, właśnie kiedy ustanawialiśmy z Norbertem cała ten rekord, o którym wspominałam ze sceny, czyli rekord Polski w liczbie największej liczbie przejechanych kilometrów samochodem elektrycznym produkowanym seryjnie w ciągu doby 24 godzin, czyli 2185 kilometrów, to też miałam takie poczucie, że będzie trzeba jechać wolno, że trzeba będzie się skupić na tym zasięgu. Wcale nie. Jechaliśmy tyle, ile się dało, czyli w pewnych miejscach. Nie wokół komina. I nie wokół komina, właśnie do Stuttgartu i na autostradzie niemieckiej jechaliśmy dużo szybciej niż to można robić na autostradach polskich. Kupujemy elektryka, też musimy chyba sobie w głowie poukładać, że to niekoniecznie auto do ścigania właśnie. Do ścigania mamy super inne samochody, choćby SL, który sam słyszałeś przed chwilą, 3,5 do setki w kabriolecie, zresztą kultowym. No to jest właśnie samochód, którym można poszaleć trochę na torze. I wiesz co, tak sobie myślę, zresztą po rozmowie z Robertem Hundlą, który jest szefem instruktorów AMG Driving Academy, że kiedyś przyjdzie taki czas, że będziemy wyżywać się i
rozwijać prędkość właśnie na torach, bo tam jest najbezpieczniej. Mamy pełne przeszkolenie, mamy pełen tor, bezpieczeństwo i w razie czego instruktorów, którzy mogą nam pomóc w różnych sytuacjach. Także my, ja myślę, że tam możemy upuścić emocji, a na zwykłych drogach 50, tak, max 50. Na rozmowę z Kubą Bielakiem i Patrykiem Mikiciukiem zapraszam do kolejnego programu. Stomatologa odwiedzamy najczęściej, jak już mamy problem z zębem, który boli, dokucza, reaguje na ciepłe lub zimne potrawy. Jeszcze rzadziej odwiedzamy gabinet higieny jamy ustnej, a to duży błąd. Jak często powinniśmy odwiedzać taki gabinet higieny jamy ustnej? W zależności od potrzeb pacjenta, tak? Często pacjenci robią taki błąd, że do gabinetu higieny zjawiają się po zakończeniu leczenia. To już jest taki czas trochę późny względem tego, że lekarz powinien pracować na zdrowych dziąsłach. Żeby te zdrowe dziąsła były, to najpierw powinniśmy się zjawić do gabinetu higieny, żeby ocenić, zobaczyć kondycję i doprowadzić do takiego zdrowego stanu. Czy pacjenci mają świadomość, że taki gabinet istnieje, że można przyjrzeć, dokonać takiego czyszczenia? Niestety nie. Rzadko też lekarze zwracają uwagę, zwracają na higienę dziąsła. Dlatego też tutaj wychodzimy z tą potrzebą, że to jest konieczny zabieg. Pacjenci zwracają uwagę, czy rzeczywiście ja tego potrzebuję. Niestety tak, względem tego, że my skupiamy się na czyszczeniu zębów, na oczyszczeniu zębów, a nikt nie patrzy kątem dziąsła. To dziąsła są naszą podstawą, to jest taki nasz filar zdrowych zębów. Jeżeli mamy dziąsła zdrowe, to i zęby będą zdrowe, więc ta higiena dziąsła jest bardzo takim istotnym kluczem dla naszego ogólnego zdrowia. A ten kamień, skąd on się bierze? To każdemu się osadza, czy to ma wpływ jedzenie, pokarm, kawa, herbata, używki? Oczywiście, pokarm ma wpływ na osadzenie kamienia, ale to raczej taki nieoczyszczony pokarm, zalegająca płytka, tak? Bo po posiłku powinniśmy oczyścić tą naszą jamę ustną, bo nie pozostawione resztki pokarmowe, one po prostu przekształcają się w płytkę i oblepiają nasze zęby. Czyli ten kamień wynika jakby z nietrzymania higieny, tak? Dokładnie tak. Gdzieś tam nieprzestrzegania tej higieny jamy ustnej, ale też złej techniki oczyszczania. My cały czas skupiamy się na zębach, żeby myć zęby. Tak jest nam powielane i każdy mówi, że tak, proszę myć zęby. Pacjenci myją te zęby, ale nie trzymają się techniki, ale też niestety nie zdają sobie sprawy, jak powinna wyglądać technika prawidłowego oczyszczania jamy ustnej. Ale mamy coraz lepsze pasty, szczoteczki zwykłe, elektryczne, soniczne. To gdzie popełniamy błąd? Tutaj kluczem naszego sukcesu zdrowych zębów i dziąsła jest technika. Tak naprawdę pasta to jest dodatek. Możemy zacząć tak naprawdę od suchej szczoteczki, odpowiedniej szczoteczki, nauczyć się techniki, bo jak z myciem zębów jest tak jak ze wszystkim, musimy się tego nauczyć, musimy zostać prawidłowo pokierowani i jak już obędziemy tą technikę, jak już się jej nauczymy, to mycie sprawi nam przyjemność, bo to też chodzi o to, żeby mycie zębów nie było jakimś utrapieniem, udręką, tylko to ma być fajna zabawa dla nas, której my efekt widzimy. Bo umyć zęby i umyć, to już są dwie różne kwestie. Przez wiele lat uczono w szkołach, że trzeba okrężnymi ruchami tam czyścić te zęby. Tak, ja uważam, że to jest w porządku, że to jest dobra metoda, ale same jakby... A później było, że trzeba wymiatać, dokładnie tak. Tutaj cały czas zwracamy uwagę na okolice dziąsła. My nie dbamy o dziąsło, nie dbamy o higienę dziąsła, która jest tak kluczowa dla naszego całego organizmu. Ze względu na to, że ten kamień, który oblepia nasze zęby, on po prostu gromadzi się najpierw przy dziąśle. A jak to ma się do szczoteczek tonicznych? Ułatwia nam to, czy... Tak naprawdę wystarczy nam zwykła szczoteczka. Nie musimy tutaj... Idziemy raczej w kwestię taką innowacyjną, że jak jest nowy gadżet, to ja muszę go mieć, bo on na pewno nam lepiej umyje zęby. Czy ten milion obrotów wcale nam nie pomaga? Tak? Nie, niestety nie. Wręcz możemy sobie po prostu zrobić krzywdę, jeżeli w nieprawidłowy sposób ułożymy tą naszą szczoteczkę, albo jak będziemy też szorować, albo za mocno trzymać, tak? W jamie ustnej mamy dwie okolice. Bardzo twardą, to są nasze zęby, i bardzo delikatną, to są dziąsła, więc szczoteczkę dobieramy
do dziąsła. To jest istotne, o czym zapominamy. Wychodzimy z założenia, że im mocniejsza szczoteczka, im twardsza, tym jest lepsza. Nie. Elektryczna szczoteczka jakby wymusza to czyszczenie przez 2 minuty. Czy to jest wystarczający czas, czy można dłużej? Nie, w ogóle nie powinniśmy się wzorować czasem. Zazwyczaj mamy taką kwestię tych 2 minut, obrane 2 minuty, myjemy zęby i są zęby umyte. No ale skąd wiemy, czy są umyte? Tak naprawdę czas w ogóle, nie możemy myśleć kątem czasu. Czas będzie wyglądał czysty. Tak, ale po czym będziemy też wiedzieć, że są czyste. Czas, nie wzorujemy się w ogóle tym czasem. Dla nas najlepszym testem mycia, pielęgnacji naszych zębów jest nasz język. Ze względu na to, że po umyciu zębów, po umyciu dziąseł, musimy dotknąć językiem powierzchnię zęba i to najłatwiej nam zobrazuje, czy rzeczywiście dokładnie oczyściliśmy ten ząb. Jeżeli on będzie gładki, jeżeli, że tak powiem, ta powierzchnia będzie śliska, to jest dla nas sygnał, że tak, wykonaliśmy dobrą robotę, ale jeżeli czujemy jakąś chropowatość, to znaczy, że po prostu dalej. Delikatnie, nie szorujemy. A jakieś inne akcesoria, nitki, wyciorki takie czyszczące też są niezbędne do higieny? Tak, jak najbardziej, bo jakby szczoteczka to jest raptem 40% higieny naszej jamy ustnej. Tutaj musimy też pamiętać o przestrzeniach, ze względu na to, że ząb nie jest jak kartka papieru, proste, ma swoje płaszczyzny i tutaj o każdą płaszczyznę musimy zadbać, tak samo jak o przestrzenie. Tutaj te przestrzenie są dla nas istotne, ponieważ przy braku higieny przestrzeni, to niestety ten narost bakterii następuje bardzo szybko i właśnie w okolicach przestrzeni najszybciej dochodzi do stanu zapalnego, którego nie zawsze my jako pacjenci widzimy, ale też zabiegowcy nie zawsze dostrzeżą tam próchnicę, bo tam następuje szybki stan zapalny, ale ta próchnica jest też ukryta i niestety atakuje od razu nasze 2 zęby, dlatego ta higiena przestrzeni jest też istotna, bo samą szczoteczką nie dotrzemy tam. No to zęby wyszczotkowane, wynitkowane, finalizujemy płyn do płukania jamy ustnej. Nie. To jest gadżet. Wypłuczę wszystko, co pozostało. Nie trzeba, to wystarczy woda. Mamy tak, że musimy zakończyć płynem, ale tak naprawdę to jest taki chwyt reklamowy, że płyn, on tak rzeczywiście odkazi nam tą jamę ustną, zbierze te bakterie, ale że tak powiem, to jest taki... Nie. Dla mnie to jest totalna ściema i uważam, że ten płyn nic nie wnosi w higienę jamy ustnej, tak? Oczywiście mamy płukanki komercyjne, drogeryjne i płukanki lekowe. Lekowe rzeczywiście ratują niektórych naszych pacjentów po zabiegach chirurgicznych, po zabiegach periodontologicznych. Wtedy możemy jak najbardziej wspomóc się płynami, ale w przypadku płynów komercyjnych, drogeryjnych, one de facto nie wpłyną na higienę naszej jamy ustnej, bo one przepłuczą. One przepłuczą i nie zmienią jakości naszej jamy ustnej, nie sprawią, że będzie lepsza, że ta higiena będzie lepsza, że zauważymy poprawę, bo one nawet nie zostaną na naszych zębach. Przepłuczemy i tak naprawdę tego płynu już nie ma, więc tak jak wcześniej wspominałam, tutaj musimy bazować na czynnikach mechanicznych. Bo wróćmy jeszcze na koniec do początku, czyli do oczyszczania. Jakie to zabiegi się wykonuje? Piaskowanie? Co jeszcze? Tak, to zależy od kondycji. Jeżeli mamy tutaj duży stan zapalny, to oczywiście jak najbardziej musimy rozpocząć od oczyszczenia dziąsła, sprawdzenia kieszonek, badania stanu dziąsła, badania, gdzie występuje ten kamień. Często pacjenci nawet nie zdają sobie sprawy, że występuje kamień poddziąsłowy, który jest na tyle groźny. Ja to tak zawsze mówię, że kamień to jest dla mnie cichy zabójca zębów. Bo nie zdajemy sobie o tym sprawy, pomijamy fakt kamienia, a on po prostu nagle okazuje się, że kurczę, mamy tyle zębów do leczenia, a to właśnie wynika z tego naszego kamienia. Czy to są bolesne zabiegi? Nie. Nie, choć zdarzają się sytuacje. Oczywiście, to zależy. Jeżeli pacjent zgłasza się z dużym stanem zapalnym, naprawdę te dziąsła są w bardzo ciężkim stanie, no to tutaj nie będziemy się oszukiwać, jest to nieprzyjemny zabieg. Zabieg oczywiście możemy wykonać w znieczuleniu, tak? Jeżeli pacjent przychodzi po 30 latach i nigdy nie miał ściągonego kamienia, no i nie miał prawidłowej higieny jamy ustnej, no to tutaj też jakby obrazyjnie, klinicznie też widzimy, pokazuje pacjentowi, że ten stan dziąsła nie jest taki, jaki powinien być, że daleka droga jest do zdrowych dziąseł, że można to zrobić, ale niestety sukcesywne wizyty. No i te pierwsze wizyty, które gdzieś mogą jednak obrazować taki delikatny dyskomfort dla pacjenta, ale pacjenci zauważą już po kilku dniach od zabiegu, że rzeczywiście ten zabieg miał sens, że oni potrzebowali tego zabiegu i że czują różnicę, chociażby nawet w samym oddechu.
Peugeot 508 to luksusowy SUV o wyrazistym designie. Oferuje przestronność, komfort, sportowy charakter coupé i bezkompromisową jakość. Dziś poznamy wersję hybrydową typu plug-in. Dziś na próżno szukać w segmencie D samochodu, który choć trochę mógłby zagrozić 508 w kwestii odebrania tytułu najładniejszego modelu. Świetnie wygląda zarówno padający przód z przymrużonymi lampami i diamentowym grillem, jak i tył, który swoją zgrabnością i przezroczystymi światłami tworzy nową definicję eleganckiego kombi. Podobać się może oczywiście linia boczna, 18-calowe felgi aluminiowe i fakt, że szyby we wszystkich drzwiach zostały pozbawione ramek. To zdecydowany zabieg, który zasługuje na notę 100 na 100 punktów. To jeden z tych samochodów, który można kupować oczami. Na zdjęciach, jak i na żywo, Peugeot 508 SW prezentuje się znakomicie. Trudno będzie przeoczyć 508 na ulicy. Nie na darmo przedstawiciele marki podkreślają, że ogromny nacisk położono na wygląd nadwozia, który ma mieć dynamiczną i bardzo nowoczesną sylwetkę. Trzeba się dobrze przyjrzeć, aby odróżnić Peugeot 508 SW Hybrid od jego tradycyjnego odpowiednika wyposażonego w silnik benzynowy lub diesla. To ta sama niebanalna i atletyczna bryła ze sportowym sznytem, charakterystycznym dla współczesnych samochodów z nadwoziem kombi, a hybrydowy charakter z zewnątrz zdradzają tylko detale. Znaczek Hybrid na klapie bagażnika i za przednimi nad kolami, a także druga klapka wlewu paliwa umiejscowiona symetrycznie po lewej stronie nadwozia. Z pewnością rzucają się w oczy charakterystyczne pionowe światła LED. Przód auta przy odpowiednim świetle i pod określonym kątem może zachwycać bogactwem przetłoczeń oraz elegancko wkomponowanym numerem modelu nad logiem marki. Przyznać trzeba, że 508 wygląda naprawdę niesztampowo i nie ma szans, aby pomylić to auto z jakimkolwiek innym. Równie atrakcyjnie wygląda tył z charakterystycznym dla marki pasem ze światłami. Mimo upakowaniu baterii o pojemności 11,6 kWh, pojemność bagażnika jest spora, 530 litrów. W otwarciu bezramkowych drzwi wcale nie trzeba się wciskać i gimnastykować. Z przodu siedzimy wręcz po królewsku, fotele są obszerne i szerokie, na ilość miejsca absolutnie nie można narzekać. Kokpit 508 tylko wzmacnia wrażenie, jakie budzi design karoserii. Doskonała jakość montażu idzie tu w parze z efektownymi akcentami. Podobnie jak w innych modelach Peugeot, kierowca siedzi za niewielką kierownicą, ponad którą umieszczono panel wskaźników. Warto zwrócić też uwagę, jak niesamowicie wygodna jest kierownica o spłaszczonym kształcie, bardziej przypominająca wolant niż koło sterowe. Jak fantastycznie przemyślane i przyjemne do tego są przyciski fortepianowe poniżej ekranu centralnego. Wysokie ambicje 508 mają swoje odbicie w bogatej ilości opcji. Nabywcy mogą zamówić m.in. rozpylacz zapachów, nie wspominając o aktywnym zawieszeniu czy fotelach z masażem kierowcy i pasażera. Nie można się przyczepić do jakości spasowania i materiałów, żadnego trzeszczenia, do tego wszystko wygląda bardzo szykownie. Podzielona horyzontalnie deska rozdzielcza, zawadiacko zwrócony w stronę kierowcy ekran centralny, poprzedzony poziomymi klawiszami i dwuramienna kierownica tworzą nową jakość w tej klasie. Obok 10-calowego wyświetlacza centralnego przed samymi oczami kierowcy znajduje się jeszcze drugi, większy, przekątny ponad 12 cali. Pokładowe menu oferuje szereg różnych możliwości aranżacji tego ekranu, ubierając go w tradycyjne zegary, mapy nawigacji czy też minimalistyczny widok z podstawowymi informacjami. Silnik 1.6 PureTech został specjalnie przystosowany do pracy w trybie hybrydowym. Silnik ma moc 180 koni, do tego elektryczną mocy 110 i wypadkowa moc to 225 koni mechanicznych, choć ważniejszą wartością jest 300 Nm dostępnych od razu. Silnik PureTech współpracuje z nową automatyczną 8-stopniową skrzynią biegów, która jest specjalnie przeznaczona do napędów plug-in hybrid. Wysokonapięciowy litowo-jonowy akumulator jest umieszczony pod drugim rzędem siedzeń. Akumulator ma jedną z najwyższych oferowanych na rynku pojemności, która wynosi 11,8 kWh. Umożliwia pokonanie dystansu do 50 km w trybie 100% elektrycznym. Dla umożliwienia maksymalnego wykorzystania jazdy w trybie elektrycznym, trybem domyślnym jest tryb zeroemisyjny. Włącza się za każdym razem, gdy akumulator jest odpowiednio naładowany. Jazda w trybie elektrycznym jest możliwa do prędkości 135 km na godzinę. Jest cichutki, wystarczająco dynamiczny, jedzie niebywale płynnie, zero szarpania czy zmiany biegów. W połączeniu z wnętrzem kompletnie innym niż w samochodach konkurencyjnych mamy poczucie jazdy przyszłością.
Precyzja prowadzenia stoi na wysokim poziomie i pomimo tych sportowych aspiracji mamy nadal do czynienia z komfortowym samochodem. Zawieszenie absorbuje prawie wszystko, co można spotkać na drodze. Wybór trybu jazdy determinuje nie tylko charakterystykę pracy amortyzatorów, ale również szybkość reakcji na gaz. W trybie sport można przy tym liczyć na zaskakująco mocne ograniczenie przechyłów w zakrętach. Peugeot prowadzi się przy tym lekko, nawet bardzo, i chętnie zacieśnia tor jazdy, co jest zasługą też bardzo bezpośredniego układu kierowniczego. Peugeot 508 SW to elegancki, stylowy, świetnie wykonany i dobrze wyposażony samochód. Prowadzi się pewnie i gwarantuje sporo przyjemności z jazdy, i to nie tylko dla tych, którzy szukają niebanalnego samochodu. Auto może być wyposażone w szereg systemów asystujących kierowcy. Na szczególną uwagę zasługuje układ Night Vision, który w aucie segmentu D pojawia się po raz pierwszy. System bazuje na kamerze działającej w podczerwieni, która wykrywa poruszające się przed samochodem obiekty pozostające poza zasięgiem działania świateł. Na liście wyposażenia można znaleźć tempomat adaptacyjny z systemem Stop and Go, są asystenci pasa ruchu i świateł drogowych, system kamer 360 stopni i układ wspomagający parkowanie są dopełnieniem dość imponującej listy wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, podobnie jak układ monitorowania zmęczenia kierowcy. Peugeot 508 SW to bez wątpienia bardzo ładny samochód, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. W wersji typu plug-in nie traci na praktyczności, a jest bardziej ekologiczny. Dzisiaj to już wszystko. Na kolejny premierowy odcinek zapraszam za 2 tygodnie o stałej porze. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Do zobaczenia.